Hej, właśnie wyjechaliśmy z podparkingu, znaczy nie z podparkingu, z parkingu w Opolu. Jest jakoś po 13 i jedziemy do Siedlec. Jest nas w sumie mało, po części jedzie samochodami z rodzicami, a tutaj w busie jedzie 15 osób plus opiekunowie. Właśnie mamy postój w Częstochowie i idziemy do Maka. My demons are begging me to open up my mouth. I need them. Uwaga, mamy dla was niespodziankę. Każdy z trzech trenerów. Nie z trzech, tylko każdy z trzech trenerów. Ile będziemy? Za dwie godziny. Co dłużej? Trzech trenerów ma do rozdania takie oto jajka. Nie wiadomo, kto je dostanie. Trzeba sobie na nie zasłużyć w pewien sposób. Przez taniec, przez zachowanie, przez taki całokształt. Co? Na Rafał na pewno czekamy na nasze snapy i na daily vloga. They fight me, vigorous and angry, watch them pounce. Troszeczkę nam się rozpogodziło, słoneczko świeci. Kasia, zaśpiewaj, czego się nauczyłaś z płyty Adele z ostatniego vloga. Mówiliśmy wam, że Kasia kupuje. No. Hello, it's me, I was wondering if after all. Dobra, koniec. Looking at the flames they bring about. I sold my soul to a three piece. And he told me I was holy. Wszyscy się dziwią, że pani Ola wzięła maszynę do szycia. To taka malutka maszyna, malutka. A wszyscy myśleli, że to taka wielka będzie. No więc się zmieściła, ale jedzie osobno. My już jesteśmy w hotelu w pokoju. Z Zuzią jesteśmy razem. Pokażemy wam. Nasz hotel, tutaj jest jakieś lustro, łazienka całkiem przyzwoita. Aga, zaczynają chyba już. Prysznic, no i pokój jak pokój, generalnie dobry, są ręczniki, biała pościel, co najważniejsze. Jesteśmy po kolacji, dzieci się kąpią, a tutaj jeszcze niektóre robią przedstawienie na Dzień Matki. O, proszę. Czekamy na pokaz. No bo my chcemy coś pokazać. No ale poradźcie, kochani, mamy dylemat. Pomysłowe dobro. Kochani, powiedzcie, doradźcie. Tutaj pani kierownik wyjazdu. Białym. Białym. Próby. Tam do Oli idź. Teraz pokażemy wam naszą całodobową szwalnię nocną. Ona ma taką, że ona właśnie może mieć jak w. Nie ma to jak podręczna maszyna. Ale jak się wchodzi na płyty, to zupełnie inaczej wygląda. Nogi ma tutaj, co mi się tak. Czork rybą śmierci. Jak patrzę teraz, to dupkę to już ma taką. Oj, nie, bo przyjechała z tych wózków i waży pół kilo więcej. Pastę mają. No do jutra nie z suszonymi pomidorami. No, ciekawe. A tutaj... Nasza skarbnica stroi. Idziesz przyszyć? Nie, nie, ja idę już sobie szyć. Zuzia ma właśnie dylemat, czy tańczyć w białych rajstopach i białych baletkach, czy cielistych baletkach. No Jezu, Zuzia, jeszcze 5 osób powiedziała, że nie wiedziała, że starczy. No co, no robię ankietę. Ale tak dalej stanie. Tańcz, bo tańczysz przecież. Nie wiem. Czy widzisz? No tańcz. Co mam tańczyć? No przecież nie stoisz tak w solówce. No biała, biała. Szczuplej ta biała. Widzicie się we 4-0. Bliska niby ta cielista, ale tak jak no stoisz dalej, to biała. Z czego nie poszłaś do oczacy do spódnicy? Dobra. Tutaj kontrola, ja czekam. Trochę do śmierdzi w tym pokoju, jest jakiś zgniły banan. Zrobię wam MTV Clips. Nie, później będzie room tour. Room tour? Room tour później. Jedziemy za panią kierownik. Możesz iść przynieść... Znaczy,
Godzina 23, a my szyjemy stroje. Zapraszamy do pokoju 122, zakład Krawiecki, Polska Krawcowa. Tu na czwartku do niedzieli, 22 do 6. A oto i ona, nasza królowa. Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy, to nie boję. Dobra. Ubieraj to, bo już trzeba rysować. Otwierasz ty. Dobra, Monia już zobaczy, jak pięknie tutaj dzisiaj wyprodukowaliśmy liście i gałęzie. Monia, jak? Super. Kasia? Kasia miała dzisiaj rolę życia. Na czym ona polegała? Przycinałam nitki. Dobra, my ty chcemy, to przyszywam, bo Bartek A czekaj, ten paski jeszcze.